Marta jak zwyczajny pies robi paf i rzecz przedziwna dzieje się, gdy literkową zupę je. W drodze gdzieś do brzuszka Marty grupa liter zagubiona trafia do jej głowy i Marta nabija jak szalona, mówi wciąż. Jak się żuje, co? Marta coś mówi, 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 mówi wciąż. Co tam piszą? Co dziś na obiad? Mówi wciąż. Cześć, Julka i spółka. Ja nie jestem Julka. Może mylić się, lecz i tak mówić chce. No cześć. Wyrazy zna, ma głos jak dzwon. Wszystko ci opowie, poproś tylko ją. Czasem może zrobić gdzieś błąd, ale Marta się tym nie przejmuje. Skąd ten pies ma głos? Próba, raz, raz. Taki los. Marta mówi, 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 mówi. Gada, coś wyjaśnia, coś wylicza, coś wygłasza, coś prawi, coś tłumaczy, coś bzdurzy, coś nabija, coś już. Czasem ma już dość. Marta, uwierzcie mi, mówi wciąż. Tajny agent pies, część pierwsza. Przeniesiesz patyka? Dobrze się bawiłaś jeszcze minutę temu. Rozgryzłam tę zabawę aż do bólu. Ja też. No to co będziemy robić? Właściwie to mam ochotę na przygodę. Tak, no właśnie. Nie można czekać, aż zdarzy się coś niesamowitego. Trzeba wyjść i coś zrobić. Przygoda nie spada z nieba, ani... nie puka sama do twych drzwi. Które z was to gadający pies? Ja? Weź to. Co to właściwie było? Może to zaproszenie na jakąś imprezę? Bardzo wątpię. Przecież ich nawet nie znam. To pewnie niespodzianka. Do psa, który mówi. No i co? Czytaj! Czy myślałaś już kiedyś o zostaniu tajnym agentem? Marta? Jako tajny agent? Idealny wybór! Będziesz najlepszym tajnym agentem w sąsiedztwie. Wyglądasz jak zwyczajny pies. Ale możesz walczyć z przestępcami. Jest nowy tajny plan. Chodźmy. Tajny agent wykonuje tajne zadania. Trochę jak szpieg. Jeśli spróbują złapać cię za obroże, zmieni się w kajdanki i przymkniesz ich. I mogłabyś mieć budę, która zmienia się w samochód, wsiadasz i przejeżdżasz i wzdłuż tego... co? To chyba trochę naciągane. Psia buda na kółkach? Ta. Nieważne. To gdzie się zgłosić? Ulica Papuzia 4. Pytaj o szefa. To nie może być tutaj. Przepraszam, czy zastałam pana szefa? To musi być tutaj. Dzień dobry. Tak? Jestem Marta. Pies, który mówi. A, cudownie. Ależ tak, proszę, Marto, proszę. Cieszę się, że będziemy mogli skorzystać z twych usług. Z moich usług? O, a ja myślałam, że mam dla was pracować. Tak, usługi to praca jednych ludzi na rzecz drugich, a ty będziesz pomagać nam zwalczać przestępczość. Jedną chwilę. Cicho tam, jasne! Ach, przepraszam cię. Zechcesz usiąść? Ja już siedzę. No tak, racja. Marto, potrzebujemy twoich usług, by zapobiec straszliwemu przestępstwu. Myślę, że znasz to miejsce. Fabryka superliterkowej. Są poważne obawy, że ktoś chce wykraść recepturę tego produktu. Wykraść recepturę? Nie, to straszne, toż to koniec świata. No. Zaraz. Co to jest receptura? O, receptura to sposób przyrządzania. To przepis na... przepraszam. Receptura to zarazem lista super tajnych składników, dzięki którym zupa jest tak smaczna. Macie taki slajd dla każdego słowa ze słownika? Nasza agencja jest przygotowana na wszystko. Nie widziałaś tego? Rzecz w tym, Marto, że jeśli inna firma ukradnie recepturę tej zupy, oryginał może wypaść z rynku. Zniknie? Tak, będzie. Marto, musimy mieć swojego człowieka, który odkryje, kto chce wykraść recepturę i zapobiegnie temu w porę. Och,
Jestem do usług, szefie. Ale bądź ostrożna, to niebezpieczne. Ja im pokażę. Mesdames, messieurs, les jeux sont faits. Jeszcze się nie znamy, panno. Marto, po prostu Marto. To dla pani świeża woda z toalety. Wstrząśnięta? Niezmieszana? Zaraz, ja nie prosiłam o wodę. Jednak coś wypiję, ale tym razem zero trucizny. Marto? Tak? Czyżbyś myślała o sobie w roli agenta? O nie, skąd? Tak, trochę. Tak sobie myślę, jak powinnam się przebrać. Na przykład smoking w groszki? Ojej, już wiem, dla niepoznaki mogłabym chodzić na szczudłach. Wcale nie potrzebujesz przebrania. Jak to? Zapewniam cię, już masz znakomite przebranie. Kto wpadnie na to, że zwyczajny pies to bardzo tajny agent K9002? To brzmi super zawodowo. Tak jest? To twój tajny kot? No zgoda, choć wolałabym smoking. Nie wiem, po co to całe zamieszanie. Nikt nie ukradnie mojej receptury. Trzymam ją w tym sejfie. Mówię wam, jeszcze się taki nie urodził, żeby sforsować te drzwi. Z pewnością to byłoby bardzo trudne, ale muszę dodać, że ci złodzieje są bardzo sprytni. A jeśli przejmą recepturę, to będzie koniec. Tak, dopóki nie muszę płacić za te dwa psy, to róbcie sobie, co chcecie. Babcia wspomniała o dwóch psach. Czyżby był jeszcze... Nie rób tak! Ktoś mógłby się przestraszyć. Czy ktoś tutaj jadł kiełbaski? Marto chce ci przedstawić kolejnego agenta w przebraniu K9001, a to nasz nowy agent K9002. No pewnie, że nie jestem szpiegiem. No wiesz? K9001 to nasz najlepszy agent. Działo się coś szczególnego, agencie K9001? Co on mówi? Nic ważnego się nie działo, szefie. Ale coś może wydarzyć się tej nocy. Dobrze, K9002. Musisz być czujna. Tej nocy ty masz służbę. Miej oczy szeroko otwarte. Tak jest! Ja tu często przychodzę z tatą. W nocy fabryka jest super. Klucz. Cieszę się, że to ty, a nie jakiś zamaskowany bandzior. Już dziś sprawujesz nadzór? A skąd? Ja tylko pilnuję tej fabryki. A, akurat to znaczy to samo. Nadzorować to tyle, co szczególnie starannie doglądać, by nic się nie stało. O, nadzorować. No pewnie, że tak, znam to słowo, ale mówiłeś, sprawujesz nadzór. Tato, czy mogę wyruszyć z Martą na wielką, zwycięską bitwę z siłami zła? Nie chodźcie za daleko. Znam tu każdą kryjówkę w całym budynku. Spójrz tylko. Super. Tajne wejście babci. Kontroluję stąd całą halę produkcyjną. Nic się nie ukryje. Co to? On tu tylko sprząta. Nie powinniśmy iść za nim? No wiesz, tak dla treningu. Tak! Co on tu robi? Idzie tu, idzie tu! Halo? Kto tu jest? Zawsze na posterunku, tak? Znaleźliśmy! Kto to jest? Mamy szpiega! Ej, zaraz, chwila! Co się stało? Tam jest ten szpieg! On chce ukraść zupę! Muszę lecieć do szefa! To dozorca! No, sprytny plan. Bardzo dobrze, K9002. Trzeba zadzwonić do babci. Dozorca? To jakiś nonsens. Widać, ten super tajny agent ma zwidy. Marta to doskonały agent. Namawiam do sprawdzenia stanu zabezpieczeń. Tak, o, w niczym to nie zaszkodzi. Chwileczkę.
Dobrze, dziękuję. No i co? Jest w sejfie? Na szczęście nic złego się nie stało i wszystko gra. Być może przysnęłaś i zobaczyłaś tego dozorcę we śnie. A skąd? Wszedł do biura babci. A poza tym nie tylko ja go widziałam. Jasne, ale ten człowiek sprząta wszystkie biura. A latarka? I po co mu wytrych? Ja pana ostrzegam, szefie. Coś bardzo złego wisi w powietrzu i zamierzam ustalić, co to takiego. Straszyłeś! A? Masz ważną wiadomość? No, powiedz wreszcie! Całkiem bez sensu. Oho, zaszyfrowaną! Jasne. W nogi! Listopad 29W? Tak, no właśnie. Powiedział, że to kot. To niewykluczone. Marto, sprawa zamknięta. Mamy wszystkie informacje, by zatrzymać tego szpiega. Dobra robota! Uratowałaś zupę. Co za historia, aż trudno uwierzyć. Ja tam od razu wiedziałem, że ten dozorca jest niepewny. Tato, dokąd idziesz? Powinieneś być w fabryce. Ach, fabrykę zamknięto. Jak to? Wykradziono tajną recepturę zupy. Mówią, że pomagał w tym pies. Ciąg dalszy nastąpi. Ej, to trochę nie w porządku. Tajny agent pies, część druga. Wykradziono tajną recepturę zupy. Mówią, że pomagał im pies. A skąd wiesz? Od ludzi, którzy pracują w fabryce. Lub ściślej mówiąc, pracowali. Nie rozumiem, jak wykradziono recepturę. Leżała bezpiecznie w sejfie. Szyfr był ściśle tajny, znała go tylko babcia. Aha, jednak złodzieje w jakiś sposób uzyskali szyfr. Muszę powiadomić szefa. To tutaj. No nie, to ma być kwatera tajnego agenta? Tak, pokażę wam. Na pewno ci się nie pomyliło? Nie, chodźcie. Dzień dobry. O, co się stało? No mówię wam, tu leżał dywan, wisiały zasłony, stało biurko. Przepytałem ludzi z warsztatu. Nic nie wiedzą o żadnej szpiegowskiej agencji. Była tutaj, daję słowo. Dzisiaj rano w tym miejscu przekazałam dość dziwną wiadomość od drugiego psa. Ojej. Co o? Zdaje się, że wiem już, skąd złodzieje znali tajny szyfr. A skąd? Od ciebie. Jak to? Może od początku byłaś tylko narzędziem w ich rękach. O, to sprytny plan. Opowiedziałaś szefowi o dozorcy, zadzwonił do babci. Kazał jej sprawdzić sejf. Babcia zabezpieczyła pokój, by nikt jej nie widział, lecz zapomniała o jednej osobie. Właściwie to nie była osoba. Tamten pies powiedział ci, że ma zaszyfrowaną wiadomość dla szefa. O, zaszyfrowaną! I myślisz, że ta wiadomość mogła zawierać... Tak, szyfr do sejfu! Listopad 29W? Listopad to 11 miesiąc. A W to 28 litera alfabetu. Więc szyfr do sejfu to 11, 29, 28. A twój szef okazał się... Tak, złodziejem. Dozorca, kryj się! Prawdę mówiąc, jestem agent Johnson. Od dawna próbuję rozpracować tę szajkę oszustów. Znów się wymknęli. Schemat działania był naprawdę genialny. Schemat? Plan? Znaczy schemat? A w naszym przypadku wyjątkowo wredny schemat. Taki, którego padłam ofiarą? Nie możesz siebie winić, Marto. Tak. Kto by przypuszczał, że pies może być szpiegiem? No właśnie. I to było znakomite. Cały czas udawali agentów. Ale mieli jeden problem. Pies nie mógł się porozumieć z tym oszustem. Ale zjawiłam się ja i pomogłam im. Tak chciałam być tajnym agentem, że aż straciłam czujność. Nie masz pojęcia, jak się czuję. Coś ty, to wcale nie twoja wina, Marto. Ale jeśli babcia nie będzie już robić zup, nie będę mogła mówić. Zobaczysz, że agent Johnson schwyta złodziei. A teraz prześpij się trochę. Marta? Tu agent Johnson. Już wiemy, jak odzyskać recepturę, ale musisz nam pomóc. Dobrze, że już jesteś. Muszę ci kogoś przedstawić. Pan profesor jest mózgiem całej akcji. O, witaj, Marto. To ten człowiek? Tak! Psa też poznaję. Tak też myślałem.
Ten człowiek na ekranie to geniusz przestępczości. Nazywa się dr Phil Spitzer. Ma kryjówkę, której dotychczas nikt nie był w stanie odnaleźć. Popatrz sama, gdzie on się ukrywa. W niebie? Tak to wygląda, a jednak po środku tego zdjęcia jest kryjówka. Bo to niewidzialny sterowiec. Niewidzialny sterowiec? Niezwykle niewidzialny. A, niewidzialny sterowiec, bardzo sprytnie. Ale co to jest sterowiec? To jest sterowiec. Rodzaj balonu, tyle że ludzie latają w środku. Jednak sterowiec Phil Spitzera jest niewidzialny. Tak bardzo, że za nic nie można go zobaczyć. Może nie można, a jednak tam jest. I tu zaczyna się twoje zadanie. Moje? Jak to? Psy mają znakomite powonienie. Możesz nawet nie widzieć niewidzialnego sterowca, ale na pewno wyczujesz go nosem. Zatem melduję się na służbie. Jedna wątpliwość. Ci dwaj wiedzą, jak wyglądam. Może bym się przebrała? Kamuflaż? To niezły pomysł. Nie o takim kamuflażu myślałam. Cóż, za to wyglądasz bardzo szykownie. Ten plan przyniósł sukces. Mam już twoją recepturę. U mych stóp leży cały świat. No, na razie świat zup. A to co? Coś leci za nami? Za małe na samolot. Nieważne. Ten silnik faktycznie dymi, a ten zapach dochodzi z tej... Mam cię! Niewidzialny Phil Spitzer. Co powiesz na to? Intruz na pokładzie, intruz na pokładzie. Jaki intruz? Intruz to osoba, która bez pozwolenia wtargnęła do środka. Dobrze wiem, co znaczy intruz. Włącz mi obraz, kto wtargnął na mój sterowiec? Pudel? Dobrze, zajmiemy się tym. Bruno, chodź! Gdzie on się podział? Aha! Dość sprytny, by polać sterowiec farbą, lecz nie dość mądry, żeby w nią nie wdepnąć. Mam cię! O, przebranie! Och, uratowałaś mnie! To moja praca! Na dachu leży podręczny śmigłowiec. Proszę go wziąć! A co z tobą? Spróbuję odwrócić ich uwagę! Biegiem! Receptura! Zupa jest smaczniejsza. Gdzie babcia? Co się z nią stało? Przegrałeś, Phil Spitzer. Więc to ty? To ja, Phil Spitzer. Z radością informuję cię, że ten twój plan się zawalił. Jesteś skończony. O, doprawdy straszne. Bierz, piesku. O nie, Phil Spitzer. Od ciebie nie przyjmuję żadnych... Jakiś gaz? Gdzie ja jestem? Jeszcze nie wiesz? Jesteś na szczycie! Brawo! Co? Chcesz mnie pogrzebać w piasku, tak, Phil Spitzer? O nie! To nie jest piasek! To pchły! Zostawiam cię w dobrym towarzystwie. Miłego dnia. Szkoda, że dzień będzie krótki. Komputer, włączyć autodestrukcję. Proces rozpoczęty. Pożałujesz. Czy na pewno chcesz dokonać zniszczenia? Nic nie ocaleje. Wciśnij tak, albo nie. Tak. Autodestrukcja oznacza, że coś samo siebie unicestwia. Wiesz w ogóle, co robisz? Tak, tak. Zniszczenie. Wszystko znika. Wybuch. Tak, tak, tak. Dobrze. Eksplozja za 5 minut. Pamiętaj, ostrzegałam cię. Nie wyjdziesz z tego całą, Phil Spitzer! Bardzo mi przykro, chętnie bym pogawędził, ale pogania mnie czas. Trap się dobrze. Lada chwila, wszystko wybuchnie. No, nie, no nic, zaraz, jakoś da się to wyłączyć.
to opanowałam sytuację. Eksplozja za 10 sekund. Co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Spokojnie, Marto. Musisz wziąć się w garść. Jesteś w końcu tajnym agentem. 5 sekund. Co robić? Co robić? Co robić? Co robić? Marta! Babcia Frania! Skacz! Było o włos. Spójrz tam na dół! Ratunku! Ratunku! Ściągnijcie nas! Widać do zajazdu pod dębem. Klienci spadają prosto z nieba. Co to jest? Deszcz? O nie, to pchły. Nie, nie, pchły. O, zdejmijcie mnie. O, proszę. Jak ja lubię zapach kiełbasek o poranku. A pod dębem podają najlepsze kiełbaski na świecie. No brawo, Marto. Ocaliłaś zupę. Marta! Marta, zbudź się. Okropnie krzyczysz przez sen. Co? Czekaj, więc to mi się śniło? Złodziei jeszcze nie złapano? Niestety. I pomyśleć, że było już tak pięknie. A potem wisieli pod dębem obok karczmy pod dębem. To tylko sen. Ale kiełbaskę chętnie bym zjadła. Poza zupą nic nie mam. A i ta może być ostatnia, jeśli nie złapią tych dwóch. Tak sobie myślę, gdzie ja ostatnio czułam tę cudowną, bajeczną woń? Święta, kiełbaso! Już pamiętam! Twoja zupa! Nie teraz! Zadziwiasz mnie, Marto. Skąd wiedziałaś, że złodzieje mieszkają tutaj? To proste. Po prostu mam do tego nosa. Zapach kiełbasy poczułam pierwszego dnia pracy. Czy ktoś tutaj jadł kiełbaski? I tylko w jednym miejscu podają kiełbaski o tym szczególnym, niebiańskim, pełnym, soczystym aromacie. Miam, Marta. Miam. Jasne. I podczas snu przypomniałam sobie, skąd te niezwykłe kiełbaski pochodzą. Z karczmy pod dębem. Pomyślałam więc, że właśnie tutaj musieli się ukrywać. Cóż, ten sen uratował zupę. Nie wiem, jak możemy ci się odwdzięczyć. A ja chyba wiem. Dobrze, Marto. Proszę, kiełbaski na mój koszt. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Witold Surowiak. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownictwo produkcji Dorota Nyczek. Wystąpili Marta Agnieszka Kunikowska, Helenka Beata Wyrąbkiewicz. W pozostałych rolach Stefan Chnotek, Grzegorz Drojewski, Janusz Wituch, Tomasz Bednarek, Katarzyna Skolimowska, Andrzej Gawroński. Piosenkę tytułową śpiewał Tomasz Steciuk.